Jesteśmy uczulani, że powinniśmy być życzliwi i stawiać potrzeby innych ponad nasze własne. Ale czy ktoś mówi nam, że zbyt duża życzliwość i troska mogą być niebezpieczne? Żyjemy w świecie, w którym nie zawsze dostajemy to, co dajemy, ponieważ pełno jest hojnych ludzi, którzy widzą, jak ich dobroczynność wyczerpuje ich zarówno finansowo, jak i emocjonalnie. Czy zbyt duża życzliwość może nawet zagrażać naszemu własnemu życiu? Zaskoczysz się, gdy dowiesz się, jakie złe rzeczy mogą cię spotkać, gdy jesteś zbyt uprzejmy. Dzisiaj podzielę się z tobą 7 złymi rzeczami, które mogą cię spotkać, jeśli jesteś zbyt miły. Przejdźmy do punktu 1. Ludzie pomyślą, że jesteś słaby i tak cię potraktują. Stoicy mówią nam, aby pracować nad byciem silnymi i odpowiedzialnymi za siebie, stawiając limity i praktykując samodyscyplinę. Możemy pokazać innym, że jesteśmy zaangażowani w nasze własne obowiązki i idee, zasługując na ich szacunek, zamiast być postrzeganym jako słabi. Jeśli pomagasz innym zbyt dużo, z czasem możesz być postrzegany jako ekspert w dziedzinie, w której współpracujesz z innymi ludźmi, ale możesz sprawiać zupełnie przeciwne wrażenia, gdy nie stawiasz ograniczeń. Ludzie zaczynają widzieć cię jako słabego, takiego, kogo łatwo wykorzystać, więc przyjdą do ciebie, aby pozbyć się swoich obowiązków, ponieważ wiedzą, że nie powiesz nie. Wręcz przeciwnie, gdy użyjesz tego magicznego słowa nie, zaczną coś czuć do ciebie, o czym nigdy nie myśleli, że zaczną, czyli respekt. Będziesz mieć wielu ale, czyli ludzi, którzy przychodzą do ciebie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Stoicy uczą nas, jak ważne jest bycie mądrym i rozważnym w wyborze, komu należy pomóc. Dzięki samokontroli i perspektywie możemy rozróżnić prawdziwych ludzi od tych, którzy chcą wykorzystać naszą życzliwość, aby nie marnować czasu ani energii na rzeczy, które nam nie pomagają. Punkt 2. Będziesz miał zbyt wysokie nadzieje co do ludzi. Stoicy mówili, że powinniśmy akceptować rzeczy takimi, jakie są, i nie zależeć od tego, co inni robią, aby być szczęśliwymi. Dawanie bez oczekiwania zbyt wiele w zamian pozwala ci unikać rozczarowań i pomaga praktykować emocjonalne oddzielenie, co zapewnia spokój umysłu. Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, trudno nam być w pełni bezinteresownymi, gdy dajemy. Kiedy dajemy wszystko, co mamy, oczekujemy, że inni zrobią to samo. Kiedy to my potrzebujemy czegoś ważnego, ludzie, których przyzwyczailiśmy do tego, że wszystko za nich robimy, biorą to za pewnik, że poradzisz sobie z wszystkim w swoim życiu i w ich życiu, zwłaszcza własnym. Bo jeśli nie dbasz o swoje, dlaczego miałbyś dbać o potrzeby innych? W rzeczywistości twoje nadzieje na wzajemność nie zostaną spełnione, a ty skończysz z złym nastrojem, zmęczeniem, złością i smutkiem. Ale jeśli spojrzymy na to obiektywnie, ludzie cię nie zawodzą, po prostu robią to, co ty powinieneś robić, czyli dbać o swoje sprawy. Ludzie będą od ciebie oczekiwać tylko tego, że coś im dasz. Punkt 3. Stoicy mówią, że ważne jest pamiętanie, że prawdziwa wartość wynika z postępowania w sposób dobry i logiczny, a nie tylko spełniania oczekiwań innych ludzi. Umiarkowanie i dawanie w sposób zrównoważony pomaga zachować kontrolę nad swoimi działaniami i chroni przed nawykami szkodzącymi zdrowiu psychicznemu. Słyszeliśmy przez całe życie, że ludzie są istotami nawyku, co nie jest dalekie od prawdy. Ludzie mają skłonność do dostosowywania się do wzorców i stylu życia. Idea strefy komfortu wynika z tej chęci zmiany. Oznacza to, że jeśli zawsze dajesz, ludzie, którym pomagasz, będą oczekiwać, że zawsze będziesz im coś dawać. Wprowadzisz ich w ich strefy komfortu, a nie będą musieli wykonywać wielu swoich obowiązków, bo ty będziesz tam, aby to zrobić. Jeśli nie cenisz sobie, nikt raczej nie spojrzy ci w oczy i nie powie ci, że powinieneś więcej o sobie myśleć. Przynajmniej nie oczekuj takiego rodzaju empatii od osób, którym pomagasz. Punkt 4. Twoje cele nie będą brane pod uwagę. Stoicy mówią, że ważne jest życie według rozumu i cnoty, aby stawiać limity i postawić własne obowiązki na pierwszym miejscu, jeśli chcemy utrzymać równowagę i nie poświęcać swojej tożsamości i dobrostanu dla innych. Jeśli stawiasz potrzeby innych przed swoimi, możesz skończyć uciekając przed czymś wewnętrznym, co cię boli i przeraża.
Jak się czujesz, kiedy spędzasz weekend sam, czy wracasz codziennie do domu, wiedząc, że nikt cię tam nie powita? Jeśli robisz tyle różnych rzeczy, bo chcesz uciec od samego siebie, uderzenie będzie dwa razy mocniejsze, bo z jednej strony wcześniej czy później będziesz musiał się stawić, a z drugiej strony twój zły nastrój pogorszy się, zaczynając stawiać potrzeby innych przed swoimi. Dbanie o siebie to jedna z najważniejszych części dbania o zdrowie. Zanim pomożesz innym poczuć się lepiej, musisz upewnić się, że jesteś szczęśliwy, zaspokojony i dobrze zadbany. To znaczy, nie powinieneś podać komuś czekolady, dopóki sam naprawdę nie skosztujesz jednej. Podobnie nie powinieneś oferować posprzątanie domu przyjaciela, dopóki nie posprzątasz swojego. Reszta świata przychodzi po tobie. Punkt piąty. Możesz skończyć tylko z ludźmi, którzy chcą coś od ciebie, a nigdy z tymi, którzy chcą coś dać. Dzięki cierpliwej ocenie możemy budować relacje, które są prawdziwe i korzystne dla obu stron. Ludzie wchodzą w nasze życie, ponieważ ich energie współgrają z naszymi. Innymi słowy, jeśli mamy niskie wibracje, przyciągamy ludzi negatywnych, depresyjnych, o mrocznych duszach, którzy chcą nam zaszkodzić. Kiedy nasze wibracje są wysokie, przyciągamy ludzi pełnych dobrej energii, życzliwości, ekscytacji, ciężkiej pracy i radości. Dlatego, gdy dajemy wszystkim, tracimy tyle energii, że zaczynamy wibrować na niskiej częstotliwości. Skutkuje to tym, że ludzie potrzebujący i oportuniści, którzy nie chcą pomagać, tylko brać od nas, przyciągają się do nas, nie zostawiając nawet podziękowania. Punkt szósty. Zaczniesz budzić podejrzenia. Stoicy uczyli nas, że w życiu najlepszym miernikiem rzeczy zawsze jest złoty środek, a hojność nie jest wyjątkiem. Jeśli dajemy za mało, wydajemy się być samolubni i chciwi, ale jeśli dajemy zbyt wiele, kończymy kompletnie pozbawieni energii, czasu i prawdopodobnie pieniędzy. Skłaniaj się ku szarościom, które są wciąż najlepszym wyborem, aby znaleźć równowagę między stawianiem potrzeb innych na pierwszym miejscu, a stawianiem swoich własnych potrzeb na pierwszym miejscu. A jeśli kiedykolwiek będziesz niepewny, po prostu przypomnij sobie magiczne słowo nie, zwłaszcza jeśli ktoś oferuje, że odwiezie cię do domu zza szyby swojego samochodu. Punkt siódmy. Zniechęcisz ludzi do pomocy. Stoicy przekazywali nam, jak ważne jest robienie dobrych rzeczy, bez względu na to, co myślą inni o nas. Koncentrowanie się na życiu zgodnym z naszymi przekonaniami i zasadami buduje pozytywny wizerunek, który może przetrwać fałszywe oskarżenia. Niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy, aby świat był inny, prawda jest taka, że nie jest łatwo znaleźć naprawdę życzliwe osoby. Jeśli jednak należysz do tej niewielkiej grupy, ludzie zaczną być podejrzliwi zamiast być pod wrażeniem i wdzięcznymi. Nie minie wiele czasu, zanim twoja życzliwość sprawi, że ludzie zaczną się zastanawiać, co się z tobą dzieje i jakie masz plany, o których nikomu nie mówisz. To może oznaczać, że spotkałeś grupę podejrzanych ludzi, ale bardziej prawdopodobne jest, że są po prostu szczerymi ludźmi. Większość ludzi, którzy chcą zbyt wiele pomóc, ukrywa tak złe plany, że najlepiej jest trzymać się od nich z daleka i odmówić pomocy, której oferują. Podsumowując, według stoickiej mądrości życiowym ideałem zawsze jest złoty środek, a hojność nie stanowi wyjątku. Dając z umiarem, zachowujemy równowagę między stawianiem potrzeb innych na pierwszym miejscu, a troską o własne potrzeby. Warto pamiętać, że słowo nie może być magicznym narzędziem do utrzymania tej równowagi i ochrony swojego zdrowia psychicznego i fizycznego. Zbyt duża życzliwość może prowadzić do nierównowagi, wyzysku, a nawet zagrożenia własnego dobrostanu.